Południową Rozmowę w RMF FM. Marcin Zaborski i jego gość, witamy. Prezes Instytutu imienia Bronisława Komorowskiego, senator Platformy Obywatelskiej Sławomir Rybicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bronisław Komorowski był dzisiaj w prokuraturze, zeznawał jako świadek w jednym ze śledztw okołosmoleńskich. Powie pan, panie senatorze, tak jak były prezydent, że politycy poprzedniej ekipy są ścigani po prokuraturach? Myślę, że patrząc na ostatnie wydarzenia, można takie wrażenie odnieść. To dzisiejsze przesłuchanie to było ściganie byłego prezydenta? Trzeba przypomnieć, że 10 kwietnia, czyli w dniu tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem, Bronisław Komorowski był marszałkiem Sejmu, nie prezydentem, i wskutek tej katastrofy pełnił obowiązki prezydenta. I w związku z tym miał pewną wiedzę na temat tego, co się wtedy działo. Miał taką wiedzę, jak wszyscy wysocy urzędnicy w państwie, mniej więcej, jak sądzę. Trzeba pamiętać też, że to był czas, w którym prokuratura była organem niezależnym od władzy wykonawczej i myślę, że to prokuratura powinna być przedmiotem zainteresowania postępowania procedur, a nie były marszałek Sejmu. Ale były marszałek Sejmu jest świadkiem, nie podmiotem postępowania. Ja myślę, że odbywa się jednak spektakl polityczny polegający na wzywaniu bardzo wielu osób do prokuratury i wszczynaniu nowych postępowań przed prokuraturą, które mają w jakimś sensie odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w obozie władzy. A w obozie władzy dzieją się rzeczy, które są nieakceptowalne społecznie. Myślę o akcji związanej z przyznawaniem przez rząd sobie premii. Tyle, czy też wczorajszym wydarzeniem. Wyjaśnijmy też, że to wezwanie na przesłuchanie to jest wezwanie z grudnia. Wtedy nie było jeszcze afery z nagrodami, panie senatorze. No tak, ale trzeba mieć świadomość, że i to przesłuchanie i wiele innych do sprawy zasadniczo nie wnosi wiele, bo jak mówię, w tamtym czasie, nieszczęsnym czasie, tragicznym czasie, prezydent Komorowski był marszałkiem Sejmu. Jego wpływ na władzę wykonawczą był po prostu żaden, w szczególności na niezależną prokuraturę. Chodzi o śledztwo, w którym prokuratorzy mają sprawdzić, dlaczego nie otwierano trumien po przywiezieniu ich do Polski ze Smoleńska. Pan jako brat jednej z ofiar tamtej katastrofy, jednocześnie poseł, pytał kolegów z rządu, dlaczego nie otwierano trumien? Tych pytań nie zadawaliśmy, bo było dość powszechnym odczuciem, że z powodów proceduralnych i sanitarnych te trumny nie powinny być otwierane. I nigdy nie miał pan żadnych wątpliwości? Z czasem się te wątpliwości pojawiały, przy czym z punktu widzenia takiego duchowego, szczególnie dla osób, które są osobami wierzącymi, to ma drugorzędne znaczenie, czy wszystko w tych, mówiąc kolokwialnie, w tych trumnach jest tak, jak być powinno, czy nie. Ale bez żadnych wątpliwości przyjął pan to, że po katastrofie nie było w Polsce sekcji zwłok? Jak wspomniałem, wątpliwości pojawiały się z czasem, wtedy, kiedy pojawiały się informacje o tym, że prokuratura Polska nie skorzystała z wszystkich być może uprawnień, jakie wtedy miała. No, ale i dzisiaj prokuratura, myśli pan, czy przypominam, widzi pan, była organem niezależnym od władzy wykonawczej. Ale dzisiaj powiedziałby pan, że to był jednak błąd prokuratury? Myślę, że to jest przedmiotem rozważań i że taki punkt widzenia ma umocowanie w przepisach, że to jest myślenie, które ma podstawę do oceny jako działanie w oparciu o przepisy prawa. Jestem... prokuraturzy się tam zajmują, ale pan jako polityk, jako jeden z członków rodzin smoleńskich na to patrzy i myśli pan, że w tym obszarze państwo zdało egzamin? W tym tragicznym momencie, tuż po katastrofie, uważam, że państwo zdało egzamin z tej trudnej sytuacji. Ale w tym konkretnym przypadku, bo o to pytam, panie senatorze. W tym konkretnym przypadku możemy mówić po 8 latach, że chcielibyśmy, aby było wszystko lepiej zorganizowane i żeby te ekshumacje, które się w tej chwili odbywają, nie były potrzebne, bo uważam, tak też ocenia to moja rodzina, ekshumacje w tak dużym zakresie do niczego nowego nie prowadzą i niczego nie wyjaśniają. Ale jednak pokazują coś.
Pokazują, owszem, aczkolwiek czy ta wiedza jest tak naprawdę potrzebna prokuraturze do tego, żeby wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej? Nie sądzę, bo po kilku ekshumacjach można wyciągać wnioski co ale do... Ale są rodziny, które mówią, że ta wiedza im jest potrzebna. Więc te rodziny, które chcą, aby ich ciała, czy ciała ich bliskich ekshumowano, ja nie widzę problemu, natomiast uważam, że rodziny, które się przeciwstawiają, a do takich należy moja rodzina, mają święte prawo do tego, aby dbać o kult i cześć swojego bliskiego. Jesteśmy przeciwko ekshumacji, przeciwko działaniom, które ranią nasze uczucia i naszą pamięć po naszym bliskim. Polityka dzisiaj i prokuratura, bo prokuratura chce postawić zarzuty szefowi klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomirowi Neumannowi. Jeśli pan poseł Neumann usłyszy te zarzuty, powinien zrzec się swojej funkcji w klubie parlamentarnym? O ile wiem, to przewodniczący Neumann już zapowiedział, że jeżeli wpłynie wniosek o uchylenie immunitetu przez Sejm, to on się zrzecze immunitetu. To jedna sprawa, ale pytanie co dalej, w klubie i w partii. Natomiast, jak mnie pamięć nie myli, to postępowanie wobec posła Neumanna przed prokuraturą się odbywało i zakończyło się umorzeniem postępowania i dopiero prokuratura pod rządami prokuratora Ziobry wznowiła postępowanie. Ale mamy sytuację. No i teraz Sławomir Neumann może usłyszeć zarzuty i zarzuty może usłyszeć Stanisław Gawłowski, sekretarz generalny Platformy. W obydwu przypadkach osobami, które składają zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, są osoby, które są podejrzane o przyjmowanie łapówek, o przestępstwa korupcyjne. To nie są wiarygodni świadkowie. Czyli Neumann i Gawłowski nie powinni być zawieszeni w klubie albo nie powinni zrzekać się swoich funkcji w klubie prokuratura albo partii? Prokuratura staje się narzędziem walki politycznej w rękach Prawa i Sprawiedliwości i w normalnej demokracji, jeżeli prokuratura uderzałaby w szefa największej klubu, największej partii opozycyjnej i sekretarza generalnego największej partii opozycyjnej, byłoby to przedmiotem na pewno szerokiego zainteresowania, bo to jest zupełnie niebywałe. W tych dwóch przypadkach mamy do czynienia z postępowaniem prokuratury, która nosi sobie w cechy no, politycznego umotywowania czyli przez mocodawcę, czyli partię polityczną. Czyli zarzuty polityka opozycji. Zarzuty dla każdego członka Platformy Obywatelskiej. To dzisiaj będzie atak polityczny? Panie redaktorze, gdyby prokuratura chciała skorzystać z narzędzi, jakie posiada, to zgodnie z kodeksem postępowania karnego mogłaby przedstawić posłowi Gawłowskiemu już 3 miesiące temu zarzuty, a nie czyni tego, czekając na zgodę Sejmu na zatrzymanie, aresztowanie. Żeby postawić zarzuty posłowi, może to prokuratura czynić od wielu miesięcy. Przykład a nie z, pana, robi tego. Z pana środowiska miejskiego, z Trójmiasta kiedyś, gdy prezydent Sopotu Jacek Karnowski miał kłopoty w prokuraturze, mówiliście, że Platforma powinna być czysta jak łza. No i pan prezydent Karnowski został zawieszony w prawach członka PO, jeszcze zanim usłyszał zarzuty. Dzisiaj o tym nie ma mowy, jeśli chodzi o posłów Neumanna i Gawłowskiego. Ale w tamtym czasie prokuratura była niezależna i nie była podporządkowana naciskom politycznym, czy wprost nie była zarządzana przez polityka. W tej chwili prokuratura generalna jest zarządzana przez polityka partii rządzącej, ministra, szefa jednej z partii tworzących koalicję. I może być tak, że szef klubu parlamentarnego Ziobrę będzie miał zarzuty i nadal będzie szefem klubu. Zarzuty, dopóki nie potwierdzą się w sądzie prawomocnym wyrokiem, są tylko zarzutami, a te, o których mówimy, są nacechowane motywami politycznymi. Sławomir Rybicki, Marcin Zaborski. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Słuchaczom dziękujemy. Senator Platformy Obywatelskiej Sławomir Rybicki nieustająco z nami. Rozmawiamy o immunitetach politycznych. No właśnie, może warto wrócić do pomysłu zlikwidowania immunitetów parlamentarnych, no bo był taki pomysł w Platformie nawet Obywatelskiej jakiś czas temu. Ja jestem otwarty na taką dyskusję, aczkolwiek pokazuje obecna kadencja, że immunitet ten formalny, który chroni parlamentarzystę przed aresztowaniem ma jakiś sens, bo zawsze wtedy, kiedy prokuratura jest motywowana politycznie, no jest pokusa, aby opozycję nękać zatrzymaniami, aresztowaniami. No w 2009 roku to był projekt Platformy. Wtedy pisaliście w tym projekcie, że immunitet to jest nadmierny przywilej, że jest coraz częściej nadużywany, pogłębia granice między politykami a wyborcami. To było skorelowane z niezależnością prokuratury. Czyli dzisiaj immunitety są bardzo potrzebne opozycji. Jeżeli prokuratura jest w rękach polityków, to myślę, że parlamentarzyści powinni mieć
parasol ochronny w postaci immunitetu, aczkolwiek ja jestem otwarty na taką dyskusję ustrojową, aby pozycja ustrojowa parlamentarzysty była inaczej sformułowana, ale do tego są potrzebne uregulowania ustrojowe dotyczące sądownictwa, prokuratury i parlamentu w ogóle. A jak głosował pan, gdy Senat decydował o losie senatora Koguta i o jego immunitecie? No, głosowałem tak, jak mi sumienie podpowiadało. Żeby odebrać mu ten, uchylić mu ten immunitet? Ja przypomnę, że senator Kogut zrzekł się immunitetu i Senat głosował jedynie za wyrażeniem zgody na aresztowanie senatora Koguta i też uznał, że nie ma powodów, żeby dawać taką zgodę prokuraturze, bo senator Kogut oddawał się do dyspozycji prokuratury powielokroć, nie, a prokuratura... Jasne, tylko pan był za czy przeciw? Za tym, żeby zgodzić się na aresztowanie, czy jednak nie? Postąpiłem zgodnie z własnym sumieniem i nieraz tajemnica głosowania ma ten głęboki sens, że pozwala parlamentarzystom, a w szczególności parlamentarzystom poddanym presji politycznej, to się odnosi w dużej mierze w tym przypadku do senatorów PiSu, żeby mogli postąpić w zgodzie z sumieniem i żeby nikim na nie patrzał na ręce. Super, tak jak głosują. To myślał pan wtedy o tym, że tego aresztowania chce prokuratura Zbigniewa Ziobry? Tak. I brał pan pod uwagę ten argument, że to może być polityczny akt? Myślę, że na korytarzach senackich było bardzo głośno o konflikcie między senatorem Kogutem a ministrem Ziobro i ten wątek osobistej niechęci czy wręcz zemsty pojawił się w dyskusjach na senackich korytarzach, więc myślę, że część senatorów wzięła to pod uwagę w akcie głosowania. Jeśli to nie tajemnica, zagłosuje pan za obniżką pensji posłów i senatorów? Wie pan, no, bardzo się nad tym będę mocno zastanawiać, dlatego że to jest kolejna zmiana przepisów podyktowana potrzebą polityczną chwili. Prawo i Sprawiedliwość w swej panice wobec spadających sondaży postanowiło użyć narzędzia w postaci ograniczenia pensji nie tylko parlamentarnych, ale i samorządowych i ministerialnych jako reakcję na dramatyczne straty wizerunkowe po przyznaniu sobie przez rząd nagród. Ministrowie mają tylko nagrody oddać. Na razie o obniżce pensji ministrów nie ma mowy, choć jeszcze przed chwilą była mowa o tym, że powinni zarabiać więcej. No, pana tak zdaniem, czy inaczej, ministrowie powinni zarabiać w Polsce tyle, ile dzisiaj, czy jednak więcej? Tak czy inaczej, takie tworzenie prawa pod wpływem sondaży opinii publicznej jest dramatycznym psuciem prawa i państwa. Każda zmiana zasadnicza w państwie, każda zmiana nie tylko ustrojowa, ale dotycząca jakichś ważnych elementów życia publicznego, powinna być poprzedzona głęboką analizą, konsultacjami, jakąś debatą. A tutaj z poniedziałku na wtorek prezes Kaczyński, przerażony sondażami, próbuje zmienić wynagrodzenia posłów i senatorów. A to jest ministrowie po prostu niepoważne. Powinni zarabiać więcej? Bo ja uważam, że ministrowie nie zarabiają wystarczająco dużo, biorąc pod uwagę ich odpowiedzialność za bardzo ważne fragmenty życia w Polsce. Ta sprawa wymaga głębokiej analizy, refleksji i decyzji. Bronisław Komorowski powinien zostać lokomotywą wyborczą Platformy Obywatelskiej? Ja nie wiem, czy prezydent Komorowski rozważa chęć startu. Nic mi o tym nie wiadomo. Pytałem go o to miesiąc temu, tu w tym studiu, i mówił tak. Gdyby okazało się, że jest tendencja wszystkie ręce na pokład, no to trzeba usiąść i porozmawiać. Nie palę się do takich pomysłów, ale nie mówił nie. I kiedy mówiłem, że nie mówił, no dlaczego miałbym mówić? To jest decyzja prezydenta Komorowskiego i Platformy. Ja tutaj nie mam w żadnej władzy sprawczej, żeby decydować w taką czy inną stronę. Ale może ja pan uważam, podpowiadać ja uważam, prezes, że, że osoby doświadczone, tak, a takimi są byli prezydenci państwa, powinni w życiu publicznym funkcjonować i swoją wiedzę, autorytet i doświadczenie przekazywać dla dobra również wyborców i Polski. A Parlament Europejski jest miejscem, gdzie znajomość realiów europejskich, doświadczenie w polityce, w tej makropolityce może być bardzo przydatne. Czyli wyobraża pan sobie Bronisława Komorowskiego w europarlamencie? Ja wyobrażam sobie każdego z byłych prezydentów jako dobrych reprezentantów polskich wyborców na arenie europejskiej. Po prostu mają i kontakty, i znakomite doświadczenie i mogą wejść do poważnej pracy niejako z marszu. Wracając do początku naszej rozmowy, panie senatorze, był pan już na Placu Piłsudskiego w tym tygodniu przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej? Pan, byłem dzisiaj przez chwilę na placu i zobaczyłem bardzo smutny obrazek, pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, którego
pilnują policjanci. To jest symboliczny i bardzo smutny obrazek, bo przecież ten pomnik, każdy pomnik smoleński powinien raczej łączyć Polaków, a nie dzielić. Powinien raczej być miejscem refleksji, spokoju, pojednania, a nie konfliktu i walki politycznej. Dlatego no, ze smutkiem, muszę powiedzieć, poglądałem w kierunku pomnika, który co do samej formy jest oczywiście interesujące, aczkolwiek to o gustach się nie dyskutuje, ale ta forma nie jest jakaś wybitna. Tak. To jest pomnik, który ma pielęgnować między innymi pamięć pana brata Arama. Tak. Jego nazwisko jest wyryte na płytach tworzących pomnik. I dziś o tym pomniku rano w RMF FM mówił Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy z Platformy Obywatelskiej, i mówił o scenariuszu, w którym być może zapyta warszawiaków w referendum, co z tym pomnikiem w przyszłości zrobić. Co zrobić z pomnikiem postawionym na Placu Piłsudskiego. To jest dobry pomysł, ja żeby pytać o to warszawiaków? Od pierwszych dni po katastrofie mówiłem publicznie, że pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej powinien stanąć w centralnym miejscu Warszawy, ale podkreślałem zawsze, że wtedy, kiedy będzie wokół tego konsensus i zgoda. Pomnik smoleński powstał w Warszawie wbrew samorządowi Warszawy. Można powiedzieć, że w sposób lekko podstępny władza państwowa przejęła plac i zbudowała na nim ważny, istotny, potrzebny, ale jednak pomnik w konflikcie i z przestrzenią publiczną, bo ten pomnik no, jest w atmosferze konfliktu, jest w atmosferze sporu politycznego. Ale rozumie pan, dlaczego Platforma Obywatelska nie zorganizowała do tej pory referendum w Warszawie, żeby zapytać mieszkańców stolicy, czy chcą takiego pomnika i ewentualnie gdzie chcieliby go widzieć w Warszawie? Mi się wydaje, że Rada Warszawy już wydawała onegdaj opinię w sprawie lokalizacji pomnika. Ale referendum nie było. Pomnika. Choć miastem rządzi Platforma, jeśli chodzi o ratusz i o Radę Miasta. Ja myślę, że ten pomnik powstał ze stratą dla pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, bo nie łączy, tylko dzieli. I taka lokalizacja w cieniu i w tej przestrzeni, która jest zdominowana przez grup nieznanego żołnierza, no nie czyni tego pomnika miejscem tak doskonałym i tak wybitnym, jak ważne było to wydarzenie, mówię o katastrofie. Ale ucieka pan, panie senatorze, od odpowiedzi na pytanie, dlaczego, czy pan to rozumie, dlaczego Platforma nie zorganizowała referendum przez te wszystkie lata w Warszawie w tej sprawie? No bo Platforma Obywatelska jest partią demokratyczną i jeżeli samorząd Warszawy ma mandat od swoich wyborców, to znaczy, że samorząd Warszawy ma prawo do decydowania o przestrzeni publicznej Warszawy. To jest... Ale Rafał Trzaskowski mówi dzisiaj o referendum i mówi o tym referendum tak od kilku miesięcy. Tak jak PiS niesłusznie mówi, że ma mandat od suwerena, tak na pewno władze Warszawy mają mandat od swoich wyborców, czyli od mieszkańców Warszawy, i mają prawo decydować o przestrzeni publicznej swojego miasta. Myśli pan, że prezydent Bronisław Komorowski i jego ministrowie, w tym pan, bo to też jest pana doświadczenie polityczne, mogli zrobić więcej, żeby doprowadzić do kompromisu w sprawie pomnika smoleńskiego w Warszawie? Były takie działania, były takie starania, były nawet uzgodnienia z samorządem Warszawy. Niestety upływ kadencji przerwał te działania, ale były poczynione wysiłki i to powiedziałbym w poprzek konfliktu politycznego z udziałem bardzo wielu rodzin, które w tej chwili są oceniane jako rodziny, które ofiar katastrofy smoleńskiej, które są po stronie, więc kolokwialnie, Prawa i Sprawiedliwości. Były takie działania wykonane. One się nie zakończyły finałem, ponieważ, jak mówię, upływ kadencji prezydenta Komorowskiego uniemożliwił dalsze działania. Profesor Nałęcz, wówczas doradca prezydencki, mówił o tym pomniku i o miejscu na pomnik, na Plac Pamięci, na tyłach Ogrodu Ministerstwa Kultury już w 2010 roku. Może jednak był czas na to, żeby to próbować jeszcze bardziej zorganizować i doprowadzić do konsensusu. Ja będę konsekwentny w swojej opinii, że ten pomnik, że pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej jest potrzebny, jest ważny, ale powinien być dziełem, które buduje wspólnotę, odbudowuje wspólnotę, łączy, przybliża nas do pojednania, a nie dzieli. Dzisiaj pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej niestety, mówię to z przykrością, dzieli warszawiaków i dzieli opinię publiczną w Polsce. A gdyby mógł pan w referendum w Warszawie odpowiedzieć na pytanie, które być może Rafał Trzaskowski, jeśli będzie prezydentem, zada, co zrobić z tym pomnikiem na Placu Piłsudskiego, zostawić, przenieść, rozebrać, to co by pan odpowiedział? No to zależy oczywiście od formuły pytania, ale to pytanie nie będzie kierowane do mnie. Ja podkreślam, niech pomniki łączą, a nie dzielą.
I jest też wiele pomników, które są, można powiedzieć, pomnikami żywymi dorobku ofiar katastrofy smoleńskiej. Właściwie nasza debata ginie w jazgocie walki politycznej i gdzieś umyka nam pamięć o ofiarach, o ich dorobku, o ich przekazie, o ich znaczeniu i o ich dokonaniach tego, co zrobili za swojego życia. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy o nich pamiętali poprzez pryzmat ich dokonań, a nie poprzez pryzmat konfliktu, który tak z taką zajadłością jest pielęgnowany przez osoby, które używają, czy nawet partie polityczne, przed Prawie i Sprawiedliwości, którzy używają tej katastrofy i pamięci ofiar do bieżącej walki politycznej. A propos tej bieżącej walki, czuje się pan potrzebny w Senacie? Potrzebny, spełniony, zrealizowany? Czuję się potrzebny. Co do spełnienia, to zawsze jest oczywiście poczucie niedosytu, bo zawsze można więcej. A ma pan poczucie bezradności, że niewiele ta opozycja w Senacie może? Ale opozycja niestety siłą rzeczy jest skazana, nie tylko w Senacie, na mniej konstruktywną rolę i to za jakość pracy Sejmu i Senatu odpowiada większość parlamentarna, która jest zapleczem rządu. To obóz rządzący, obóz władzy odpowiada za jakość pracy parlamentu, za jakość pracy większości parlamentarnej i organizację tej pracy, z którą wszyscy widzimy jest nie najlepiej. Senator Platformy Obywatelskiej Sławomir Rybicki. Dziękuję za rozmowę. Bardzo.